Cześć, witam was Energik w kolejnym Ener Flashu. Poczekajcie, mikrofon sobie poprawię, bo mi się stunął. W kolejnym Ener Flashu minął kolejny tydzień i możemy zająć się nowościami, nowinkami z giereczkowego świata. W ogóle, coś wam powiem, ostatnio się tak zastanawiałem, co się w ogóle dzieje z NFT, bo w jakimś czasie, w jakimś momencie było o tym bardzo głośno. Potem gdzieś czytałem artykuł, że ludzie stracili masę pieniędzy na tych NFT-kach. I że ogólnie wszyscy, którzy to reklamowali, no mają do, ci co zainwestowali, mają do tych, co reklamowali, spory żal, że to był przekręt i skam. Jestem ciekawy, co się z tym dalej dzieje, powiem wam. Muszę ten temat zgłębić, bo ogólnie ten temat NFT był dosyć głośny, taki potężny, ludzie zarobili. Kto miał zarobić, ten zarobił, a kto myślał, że zarobi, no to na tym stracił. I jestem ciekawy, co tam się z tym dalej dzieje, bo w ogóle nie słychać teraz ani o tych małpach. Przypominam, że w Polsce też reklamowali to NFT, chyba Magda Gessler to reklamowała, te małpy, i jakby w ogóle o tym, jakby to umarło, jakby w ogóle nie istniało. Muszę sobie to odświeżyć, bo jestem ciekawy, co tam się z tym dzieje. Tak mi się wczoraj przypomniało, jak samochodem jechałem, mówię, przecież było NFT, co się w ogóle z tym stało? Dobra wiadomość dla fanów Bioshocka, powstaje film, tak naprawdę ten film to już żeśmy wiedzieli od lat wiele lat wcześniej, że powstaje. Miał go robić Gor Verbiński, ale niestety to tam coś nie pykło. No i przejął Bioshocka, przejął Netflix, który robi swoją adaptację, która ma się pojawić według Netflixa w 2026 roku najwcześniej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo Netflix ma różne dziwne pomysły, jeżeli chodzi o seriale, i miejmy nadzieję, że tego nie spieprzy, zwłaszcza, że jest to dla wielu ukochana marka Bioshocka i każde odstępstwo od normy, od tego, co było w grze, będzie bardzo mocno krytykowane i ja jestem tego świadomy. Zwłaszcza, że tam już to uniwersum jest bardzo dobrze nakreślone i większość osób chciałoby, żeby faktycznie było w tym uniwersum, a nie żeby się nagle okazało, że jakieś dziwne osoby tam grają tylko po to, żeby pewne uspokoić pewne środowiska, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Niektóre filmy potrafią dobrze, seriale potrafią wyjść dobrze na podstawie gier. The Last of Us świetny chociażby. Miejmy nadzieję, że i tutaj nie spieprzą tego. W ogóle wczoraj na Netflixie też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o serial. Wczoraj na Netflixie znalazłem serial Onimusza. Nie widziałem jeszcze, ale to jest animowany serial, chyba manga Balanga, ale muszę sobie to obejrzeć, jestem ciekawy, czy to ma jakiś w ogóle związek z Onimuszą komputerową, której jestem fanem od samego początku w zasadzie, ale jestem ciekawy, jak ktoś widział, to może napisać w komentarzu, czy warto, czy nie warto. Wiem, że jest jeszcze jakiś inny tam samuraj, niebieskooki samuraj, też jakieś pozytywne recenzje, chyba niebieskooki, jakiś tam samuraj, nie wiem. Ale ja tych animowanych to niestety, bo moja żona nie lubi, także ja mogę tylko oglądać samotnie, zamknięty gdzieś w jakiejś szopie, także wtedy mogę oglądać, także zobaczymy. Fajna informacja od CD Projektu, powstanie Cyberpunk 2077 Ultimate Edition w wersji pudełkowej, ale tutaj warto pamiętać, że wersja pudełkowa będzie zawierała oczywiście i podstawkę, i widmo wolności, z tym, że jeżeli kupisz wersję na PlayStation 5, widmo wolności będzie w formie kodu, natomiast jeżeli kupisz na Xboxa, ma być ten dodatek już na płycie. Także jeżeli nie przeszkadzają wam kody, no to można kupić na PlayStation 5. Jeżeli wolicie mieć całość na płycie, wtedy warto się zainteresować wersją na Xboxa. Fajna rzecz, bo ogólnie Xbox ten dodatek nie dostał oficjalnego wydania pudełkowego, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć faktycznie w pudełku, no to tutaj wersja na Xboxa chyba najlepiej. Też mała ciekawostka, ostatnio, co ja otwierałem, coś odpalałem ostatnio, jakąś grę. Co ja odpalałem? A, Tekena 7, bo chciałem tam coś sprawdzić i widzę, że jest kod niewykorzystany, znaczy niewykorzystany, nie wykorzystywałem go, tak, kod, a tam się okazało, że ten kod już dawno już przepadł, tak, także też z tymi kodami jest tak, że to nie jest, że on jest dożywotnio ważny, tylko do jakiegoś momentu, tak, także trzymanie gry na PlayStation 5 przez lata w zamkniętym pudełku i liczenie na to, że jego wartość będzie taka sama, jest błędne, bo te kody niestety też mają swoją datę ważności i po jakimś czasie już te kody nie wchodzą, także tutaj przestrzegam, jeżeli chcecie kupić, mieć pełną instalację, pełną wersję Cyberpunka, trzeba kupić wersję na
Xboxa. Tak czy tak, bardzo fajna wiadomość. Ja oczywiście chętnie sobie nabędę kolejnego Cyberpunka, tak jak i Wiedźminów mam kilka, tak teraz Cyberpunka też będę miał kilka i spoko. Od 30 listopada rozpoczyna się zamknięta beta Suicide Squad. Powiem tak, zdania są podzielone. Tak jak mówiłem, ostatni trailer bardziej mnie nastawił na nie niż na tak. Ale jeżeli ktoś chce, można się zapisać do zamkniętej alfy tak naprawdę, testu, nie bety, tylko alfy, która odbędzie się 30 listopada. Trzeba tam podpisać NDA, no i nie wiem, czy to będzie jakieś losowanie, czy wybiorą. No i jeżeli was wybiorą, będziecie mogli sobie sprawdzić samą gierkę. Zamknięta beta jest od 30 listopada do 4 grudnia. W tym czasie wybrani gracze będą mogli sprawdzić na PC-tach, PlayStation 5 i na Xboxie, także spoko. Wiem, że te alfy, bety, no to średnio jest tak, ciekawe. Bo wiadomo, że to jest taki, pewnie będzie w jakiś wyrwany, wydaje mi się, że to będzie jakiś fragment wyrwany z kontekstu, będziecie mogli sprawdzić prawdopodobnie, jak to walka wygląda i tak dalej. Ja powiem wam, że nawet może się zapiszę na tą betę, nawet jestem ciekawy, nie wiem, czy jeszcze zdążę, ale jak zdążę, to się dopiszę do tego. Zobaczymy. Kiepska sprzedaż i kiepskie oceny Call of Duty Modern Warfare 3 sprawiło, że oczywiście od razu musimy dostać zapowiedź nowego Call of Duty, który troszkę przykryje ten syf związany z Modern Warfare 3. I pierwsze plotki na temat nowego Black Opsa, to już szósta część, wypłynęły. Miejmy nadzieję, że ten Black Ops dowiezie, ma się dziać w czasie operacji pustynnej burzy. Szkoda, że nie w Wietnamie, ale powiedzmy sobie szczerze, do Black Opsa mam dość spore zaufanie, chociaż trzecia część w mojej opinii była kiepska, czwarta nie miała w ogóle singla, ale potem się troszkę odbili. Natomiast nadal czekamy na grę, ja czekam na grę Call of Duty ponownie w Wietnamie, ale myślę, że ta pustynna burza może być to dość ciekawy konflikt, zwłaszcza jeżeli zrobią to porządnie i Treyarch się weźmie do roboty i nie zrobi takiej lipy jak przy Modern Warfare. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No, powiem tak, no Black Ops, ostatni Cold War, jasne, był krótki, ale mi się podobał. No co wam powiem, podobał mi się i koniec. Podobał mi się ten pierwszy Black Ops, w mojej opinii jedna chyba z najlepszych części Call of Duty, jaka wyszła ever, pierwszy Black Ops. Dwójka już była taka, no było trochę tam z tego Wietnamu, ale gdzieś tam już odpływało w jakieś roboty, cuda w ogóle, to już mi się nie podobało. No i potem już było różnie, no ale Cold War przywrócił blask serii, że tak powiem, i miejmy nadzieję, że nowy Black Ops 6 będzie to kontynuował. Ja mam nadzieję, że powstanie naprawdę dobra gierka. Według tutaj jakiś tam przecieków gra powstaje już 4 lata, także mam nadzieję, że przez 4 lata żeście się na singlu skupili, a nie znowu na tym samym w multiplayerze. Mam nadzieję, że się postarata i będzie dobrze, bo ja jeszcze nie postawiłem na was krzyżyka, także jestem ostatnim graczem na świecie, który jeszcze wierzy w markę Call of Duty. Oczywiście żartuję. Niedobra informacja dla Sony. Okazało się, że w Wielkiej Brytanii gdzieś tam się dopatrzono, że gracze kupujący gry cyfrowe na PlayStation Store stracili pieniądze na prowizji i złożono pozew zbiorowy przeciwko Sony. Sony próbowało się odwołać, ale sąd brytyjski uznał, że oskarżenie jest zasadne i nie oddalił tego. No i cóż, część graczy, którzy tam kupili, będzie mogła się ubiegać o odszkodowanie z PlayStation. Ciekawa sprawa, zobaczymy, jak to tam będzie dalej się ciągnęło. Wysokość potencjalnego odszkodowania, słuchajcie, 6,3 miliarda funtów, 32 miliardy złotych, absurdalna kwota. Ja się nie dziwię, że Sony tam się broni rękoma i nogami, żeby wygrać, żeby do tego nie dopuścić do tegoż właśnie tutaj pozwu, bo tak naprawdę może to być sprawa, która pociągnie za sobą kolejne lawiny spraw w związku właśnie z dziwnymi historiami
i cenami na PlayStation Store. Dlatego wydaje mi się, że Sony musi, będzie walczyło po prostu na śmierć i życie, bo jednak taka kwota, no to ich zaboli. Ja myślę, że ich potężnie zaboli i miejmy nadzieję, że jakoś tam to się rozwiąże. Najlepiej by było jakby polubownie jakoś to rozwiązać, aczkolwiek no, czarne chmury się zbierają nad Sony. Zobaczymy. Będę śledził, co tam się dzieje dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra wiadomość dla fanów A Plague Tale. Ostatnia gra Requiem została kupiona przez 3 miliony graczy, co pozwala przypuszczać, że będzie kolejna część. I już zapowiedziano, znaczy na razie plotki, że nad czymś nowym coś tam pracują. Miejmy nadzieję, że nad kolejną częścią. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze zagrać A Plague Tale, świetna gra, polecam obydwie części. Jest w wersji na PlayStation 5 chyba już i jedynka, i dwójka, bo nie pamiętam, czy jedynkę mam na PlayStation 5. Dajcie mi chwilę, zaraz zobaczę. Mam. I Innocence i Requiem, obydwie gry są na PlayStation 5, więc można śmiało, czy tam na Xboxie, można śmiało sięgać. Naprawdę dobry tytuł, recenzja u mnie na kanale. Trzeba sobie poszukać. Sprostowanie plotki na temat Knights of the Old Republic Remake, znaczy sprostowanie plotki na informację o tym, że prace nad grą zostały zawieszone, odezwał się Jason Schreier, który powiedział, że tak naprawdę prace trwają, aczkolwiek nie wiadomo, czy gra zostanie wydana, co jest dla mnie totalnie bezsensownym stwierdzeniem. Czyli co? Robią, żeby robić? Bo a gra i tak nie zostanie wydana? No coś tu jest nie tak. Rozumiem, że nie wiem, czy nie mają wydawcy? No to by napisał, prace trwają, ale szukają wydawcy. Nie. Prace trwają, ale nie wiadomo, czy gra faktycznie zostanie wydana. Czyli co, oni robią to dla siebie? Deweloperzy dla siebie robią ten remake Kotora i będą sobie w domu grać, jak już ją zrobią? Jakieś dziwne te pierdoły. W każdym razie, no, ja raczej obstaję przy tym, że projektowi może nie do końca ukręcono łeb, ale go zamrożono na przykład i prace po prostu stanęły. Co tak naprawdę zamrożenie gry na powiedzmy 2 lata powoduje, że trzeba potem zacząć od nowa tą grę robić, bo zmieniają się silniki, wszystko idzie do przodu i ta gra by była już w momencie wydania gry. Po 2 latach zamrożenia i powiedzmy kolejnych 2 latach deweloperki już byłaby zwyczajnie przestarzała. Także też ciekawa sprawa, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast no ja bym chciał Kotora, powiem wam. Kotor jednak świetny. Ostatnio mówiłem, że ostatnio grałem na Xboxie i uważam, że gra jest naprawdę dobrze się nadal broni. Oczywiście ta oprawa może już nie jest taka jakaś super, ale fajnie się w to gra. Naprawdę fajne pomysły tam były. Pokazano gameplay nowej gry z South Parku, czyli ten Snow Day. Akurat dobrze się wstrzelili, bo to grę wydają na zimę, ale powiem wam, nie wiem, ta gra wygląda dla mnie tak dosyć tanio i biednie. Ma to być strzelanka prawdopodobnie kooperacyjna. Widzę, że są tutaj na cutscenkach postacie, które wracają z South Parku i mamy te RPG postacie w tych ubrankach RPG z Kika Prawdy, czyli mamy Żyda, mamy Cartmana jako tego czarownika, ale powiem wam, za 130 zł no nie wiem, czy bym dał za to 130 zł, kurczę. Znaczy ciężko mi powiedzieć z tego gameplayu, ponieważ bardzo tutaj ten gameplay na jakby nacechowany tym, że to jest gra kooperacyjna, kompetytywna. Była taka jedna gra z South Parku, która działa się w zimę, w której rzucało się śnieżkami w indyki. To jeszcze było na PlayStation 1. To nie była dobra gra. To był krab. To był koszmarny krab, który chyba nawet pojawił się u mnie w Zagrajmy w Krab. I ta gra trochę mam takie tutaj flashbacki właśnie z tego South Parku. Także zobaczymy, co tam się z tym będzie działo. No ja tam lubię South Park. No powiem wam, że lubię South Park, ale też nie jestem ślepo jakby zapatrzony South Park i potrafię zobaczyć, jak wychodzi jakieś krapiszcze, które nie jest warte swojej ceny. A z tego gameplayu, no niestety muszę przyznać, że 130 zł za ten Snow Day za dużo. Ja bym połowę bym, 7 dyszek byłbym w stanie zapłacić, ale 130 zł troszkę za dużo. No zobaczymy, a może się gra okaże naprawdę wielkim hitem i gracze będą, chociaż dzisiaj
osiągnięcie sukcesu gry kompetytywnej to jest po prostu masakra. Tak, żeby ta gra przetrwała, nie? A nie, że pograją ludzie tydzień i potem już przełączą się na coś nowego. To może być ciężkie. To się udaje tylko najlepszym, a nie sądzę, że tutaj ten Snow Day będzie należał do tych najlepszych tytułów. No zobaczymy. Ciekawa informacja z Platinum Games. Hideki Kamiya, legendarny deweloper, który założył Platinum Games, odchodzi po 17 latach, słuchajcie. To jest w ogóle ciekawe, bo tak naprawdę Hideki Kamiya pracował przy pierwszych dwóch Residentach, pracował przy Devil May Cry, pracował przy Resident Evil Zero. Mniej znana przeze mnie gra, czyli Beautiful Joe? Beautiful Joe? Chyba tak jakoś to się nazywało, ale pracował też przy Okami. No i oczywiście najważniejszym tytułem dla Kamii była Bayonetta, która oczywiście była tworzona przez Platinum Games. No i teraz słuchajcie, Kamiya odchodzi, w wywiadzie powiedział, że Bayonetę planował jako dziewięcioczęściową historię. I co dalej z Bayonetą? Ciężko powiedzieć. Ogólnie Platinum Games, no oczywiście czy z Hidekim, czy bez Hidekiego, na pokładzie naprawdę zrobiło dla nas naprawdę fantastyczne gry, żeby przypomnieć chociażby Medward, które pojawiło się tylko na Wii, ale jest naprawdę świetną grą, krwawą, niespotykanym designem nawiązującym do komiksów Franka Millera, głównie do Sin City. Mieliśmy Bayonetę, no to już mówiłem. Mieliśmy świetny Vanquish, która była dobrą grą, ale gdzieś tam jakoś tak specjalnie, gdzieś tam umknęła. Ale to był dobry tytuł. Mieliśmy Metal Gear Rising, Revengeance, który również był fantastycznym tytułem. No i mieliśmy jeszcze Nier Automata, który również przez wielu jest bardzo pozytywnie przyjęty. Także słuchajcie, no powiem wam, że jak dla mnie Platinum Games robi naprawdę dobre gry. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich, bo jeszcze był Star Fox Zero i Star Fox Guard, ale w te gry niestety nie grałem, także nie wypowiadam się na ich temat. Natomiast, no, powiedzmy sobie, Platinum Games cisnęło całkiem dobre tytuły i ciekawy jestem, co teraz będzie bez Hidekiego. To nie znaczy, że on był tam oczywiście jakoś specjalnie niezastąpiony, bo wiadomo, że marka na przykład Bayonety może dalej sobie istnieć, czy on będzie w tym, czy nie. No, ale w każdym razie ciekawa rzecz. Zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Dobra, to wszystko u mnie. Co nowego u mnie? Słuchajcie, u mnie nowego, nie pokażę wam pudełka, bo pudełko jest gigantyczne. Dostałem press kit Atari 2600, to jest ta konsola mini. Dzisiaj będę się zajmował pierwszy dzień tworzenia jej recenzji, będę sobie tam filmował. Oczywiście sprawdzę też, czy działają oryginalne gry. Jedyna gra na Atari 2600, jaką posiadam, to E.T., ale tam w pudełku widziałem, że jest kilka kartridży dodatkowych, ale oczywiście najważniejsze, czy gra działa, czy E.T. działa, bo to jest najważniejszy tytuł na Atari 2600. Także będę starał się gdzieś tak, no, na niedzielę przygotować tą recenzję tego Atari 2600. Rozpocząłem pracę nad Yakuzą, nad Story Mode z Yakuza, słuchajcie, ale powiem wam, że temat jest ogromny. Na razie mam rozpisane 3 Yakuzy, Kenzan Ishin i Yakuza Zero, i mam już 17 stron. To jest potwornie, potwornie dużo. Na pewno się to nie pojawi w jednym filmie, na pewno się nie pojawi to w dwóch filmach. Prawdopodobnie podzielę to. W pierwszym filmie będzie Ishin i Kenzan, potem zrobię może Yakuza 0, 1, 2 i może jeszcze 3, a jeżeli nie, no to potem będzie 3, 4, 5 i 6 i Like a Dragon, tak? No nie wiem, no powiem wam, trochę mnie to przerosło. Problem z Yakuzą jest taki, że nawet wydawałoby się mało znaczące wydarzenia, czy mało znaczące postacie, które się pojawiają, potem powracają i są bardzo znaczące. Także jeżeli w którejś na przykład wcześniejszej Yakuzie pominę jakiś wątek, który wyda mi się mało znaczący, a potem w kolejnej za 3 części nagle się okaże, że ten mały wątek rozrósł się do głównego trzonu historii, no to jest problem. Dlatego bardzo ciężko mi się to pisze. W każdym razie, słuchajcie, mam 17 stron. To jest bardzo dużo. Tak naprawdę to jest na razie draft.
Ja muszę to jeszcze przeczytać, poprawić błędy, poprawić gramatykę i zrobić z tego coś bardziej zjadliwego. Przydałby mi się ktoś po prostu po polonistyce, kto by w to spojrzał i by po prostu za mnie poprawił te wszystkie błędy. Bo powiem wam, że jak ja patrzę na to 17 stron, to mi się robi słabo, nie? Normalnie mi się robi słabo. Natomiast no, jest problem tutaj z pisaniem czegoś takiego w formie opowiadania, bo brakuje mi sami słów. Wiem, że to brzmi głupio, ale wiecie, nie mogę w każde zdanie zaczynać Kiryu poszedł tam, Kiryu zrobił to, Kiryu zrobił tamto. I brakuje mi tych zamienników. I ja już tutaj powiem wam, że czasami to już takie tutaj tworzyłem cuda niewidy, a i tak wydaje mi się, że za dużo jest powtarzalnych zwrotów. Dlatego no, jest to, powiedzmy sobie szczerze, robota tytaniczna. Na razie zatrzymałem się na Yakuzie Zero. Dzisiaj może troszkę usiądę do Yakuzy, do pierwszej części, czy też do Kiwami. Tak naprawdę w tym tygodniu to pewnie nie, ale może w przyszłym tygodniu już bym mógł zrobić Ishin Kenzan, jeżeli przeczytam to wszystko i poprawię błędy, a powiem, że to mnie demotywuje. Spoko pisać, nie? Pisać luz, ale potem jeszcze raz to czytać i poprawić błędy, oj, to już nie bardzo, nie bardzo. Także zobaczymy. No prace trwają, słuchajcie. Prace trwają, także wykonałem już pierwsze kroki, to już się dzieje, także mam nadzieję, że to się w końcu pojawi. Dobra. Co w tym tygodniu? Jutro nagrywamy ostatni odcinek podcastu o Mortal Kombat. Jeżeli będzie mi się chciało, to wrzucę go na środę, ale nie wiem, czy mi się uda, czy zdążę to zrobić, bo jeszcze muszę tam trochę gameplay jakieś pobrać i tak dalej. To ogólnie to montowanie tych podcastów, jeżeli... Bo nasze podcasty są takie, że można je oglądać, bo wrzucam te gameplaye. Nie powinienem tego robić. Większość podcastów nie ma w ogóle grafiki. Mógłbym wstawić tylko obrazek jeden z Mortal Kombat i tylko gadające po prostu głosy. Ale wydaje mi się, że to jest fajniej, że wiecie, przynajmniej możecie zobaczyć, o czym mowa. Dla tych, którzy nie znają na przykład niektórych części Mortal Kombat, zobaczyć, z czym, jak to wyglądało. Dlatego uważam, że pomysł robienia podcastów z wideo jest lepszy, tak? Oczywiście ten format podcastu tylko z audio on istnieje, bo na przykład na na Spotify'u nie ma wideo, możecie obejrzeć tylko sam, znaczy posłuchać tylko samego dźwięku, ale wydaje mi się, że na YouTubie ten format jest bardziej zjadliwy. Dajcie znać, jak uważacie inaczej, bo może powinienem w ogóle nie robić tam wideo, wtedy to by było, wiecie, nagrywamy i tego samego dnia mogę wrzucać, nie ma problemu. Rozpocząłem już pracę jestem w trakcie ogrywania Krapa, trochę nie miałem w zeszłym tygodniu czasu, ale ogrywam Krapa. Nie wiem, czy na sobotę mi się uda wyrobić z tego względu, że będę na pewno zajęty tym Atari. Jeżeli by się udało, no to było bardzo fajnie. Chciałbym ogólnie przez następny miesiąc, czyli końcówka listopada, już naprawdę końcówka listopada i grudzień, wrzucić dwa Krapy. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że to się uda. I tak jak mówię, mam już teraz luz, nie gram w nic jakiegoś specjalnie istotnego, co będę robił recenzję, także mam nadzieję, że to się uda. No, także tak to mniej więcej wygląda. Coś miałem jeszcze wam powiedzieć ważnego. Wiem. Słuchajcie, to już informacja dla wszystkich patronów. W produkcji są już kolejne monety. Prawdopodobnie one najwcześniej będą po nowym roku. Firma, w której to robię, stwierdziła, że zapytała się, czy mi się śpieszy. Ja powiedziałem, że mi się nie śpieszy. To one powiedziały, że pewnie po nowym roku, styczeń, może początek lutego. Mówię, dobra, spoko, poczekam. Także osoby w jakimś tam progu, nie pamiętam, w jakim zawsze wysyłałem, chyba od 20 albo 30 zł, każda z was dostanie ode mnie nową monetę. Nowy będzie Galerian. Z nową postacią, jak wcześniej był Major Kopyto, teraz będzie, sami wybraliście, kto ma być, także kto wie, ten wie. Także te monety już się robią i mam nadzieję, że na początku, fajnie było, jakbym na gwiazdkę przysłał, ale wiem, że oni nie zrobią mi tego na gwiazdkę, także żebym mógł na gwiazdkę wam wysłać, więc pewnie po nowym roku to się pojawi, będę jeszcze o tym informował, kiedy to się już zbliży. Dobra, to wszystko chyba. Nic ciekawego z filmów nie oglądałem ostatnio, także nic wam interesującego nie powiem na ten temat. W zasadzie nie oglądałem żadnego filmu, szczerze mówiąc. Poza klasykami, jakiś tam Czas Apokalipsy, który oglądam co jakiś czas. Film, który lubię oglądać, jak coś robię po prostu. I sobie słucham, nie? Są takie filmy, które... Aczkolwiek z ciekawostek
A zresztą, to następnym razem. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.